STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze. Mateusz, pierwsze wrażenia na gorąco po podpisaniu umowy z Górnikiem Zabrze. Pierwsze wrażenia, no na pewno fajny klub, bo gdzieś tam cały czas kibicuję temu klubowi. Mam nadzieję, że ta gra i wszystko będzie wyglądać lepiej na wiosnę, że będą punkty i klub spokojnie się utrzyma w Ekstraklasie. Wspomniałeś o tym, że kibicowałeś w młodości Górnikowi Zabrze. Z Ornontowic, z których pochodzisz do Zabrze, jest zaledwie kilkanaście kilometrów, ale twoja droga tutaj wiodła przez praktycznie całą piłkarską Polskę, przez Gliwice, przez Szczecin, przez Gdańsk, przez Lubin, ale wreszcie jesteś w Górniku. No dokładnie, na samym początku też byłem bliski, że tak powiem, Górnika, bo przed pójściem do Piasta miałem praktycznie już tutaj przyjść do młodej Ekstraklasy, gdzieś tam na treningi, zacząć treningi, ale wyszło tak, że jednak Piast się zgłosił na sam koniec. Z trenerem tam świętej pamięci Bałczyńskim podjąłem taką decyzję, że to może być lepsza droga gdzieś tam, może nie krótsza, ale że tak sportowo typowo patrzyliśmy na to i myśleliśmy, że to będzie dla mnie lepsze rozwiązanie. Także tak się życie potoczyło. Mam nadzieję, że to będzie dla mnie fajny okres, na razie pół roku i zobaczymy, co będzie później. W Ornontowicach mieszka wielu kibiców Górnika. Myślisz, że teraz ta sprzedaż biletów i karnetów w tej miejscowości chyba powinna wzrosnąć? To znaczy, z moich znajomych myślę, że wszyscy jeżdżą mimo wszystko na Górnik. Tutaj wiadomo, na Śląsku jest taki klimat, kibice są z klubem gdzieś tam na dobre i na złe, nieważne czy klub gra lepiej czy gorzej, ci kibice zawsze są. W Zabrzu pracował będziesz pod okiem trenera Marcina Brosza, którego znasz doskonale. No tak, 4 lata byłem w Piaście z trenerem Broszem. Myślę, że to był fajny okres. Współpraca wygląda całkiem dobrze, także mam nadzieję, że to będzie przynajmniej taka sama. A dobrze by było, żeby była jeszcze lepsza. Kilku chłopaków znasz nie tylko z rywalizacji przeciwko nim, ale również dzieliłeś z nimi szatnie. No tak, Michała Koja, tam Szymona Matuszka, to są znajomi z szatni. Znam też Tomka Loskę i Przemka Wiśniewskiego, bo tam też pochodzi z mojej miejscowości, także na początek nie będzie najgorzej. Czego oczekujesz po tych najbliższych miesiącach spędzonych w Górniku? Górnik będzie walczył o utrzymanie, ty również chyba masz coś do udowodnienia. No dokładnie, Ostatnie miesiące gdzieś tam nie były najlepsze w moim wykonaniu, także mam nadzieję, że z tygodnia na tydzień, z meczu na mecz będę wyglądał coraz lepiej i gdzieś tam tą swoją grą przyczynię się do tego, że Górnik się utrzyma. Nominalnie jesteś na boisku szóstką, czyli defensywnym pomocnikiem, ale jesteś też piłkarzem uniwersalnym. Możesz Górnikowi dać dużo, jeżeli będzie taka potrzeba, również na innych pozycjach. No teoretycznie tak, grywałem na środku, na stoperze, także jest jeszcze taki mały wariancik, że czasami mogę gdzieś tam wystąpić na stoperze, ale myślę, że tą taką moją optymalną pozycją to jest typowa szóstka. Spokój, niemałe już przecież doświadczenie, gra w powietrzu. Jakie jeszcze są twoje dobre strony? Ciężko się mówi o swoich dobrych stronach. Mam nadzieję, że gdzieś tam pokażę to na boisku i wolę mniej mówić, a więcej robić. STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze.